Witamy w programie Stan Futbolu. Krzysztof Stanowski, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj moimi gośćmi będą Łukasz Madej. Dzień dobry. Maciej Wąsowski. Cześć. Przegląd Sportowy. Mateusz Lokuszewski. Dzień dobry. Oraz Wojciech Kowalczyk. Witam. 39-krotny reprezentant Polski. Łukasz Madej z kolei 5-krotny reprezentant Polski. Tak sobie myślę, że na twój każdy występ w kadrze to musiało przypaść bardzo wiele meczów ligowych, bo ty w polskiej lidze rozegrałeś aż 452 spotkania. Jesteś jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w historii tych rozgrywek. Chyba mniej, 422. Tak? Coś pomyliłem? Coś pomyliłeś. Aj, ale, przepraszam. No, ale zawyżyłeś się i na plus. No dobra, już mogłem nie mówić. Wiem, co chyba ci doliczyłem. To Portugalię ci doliczyłem. Chyba tak. Tyle masz meczów ligowych w karierze. Ale no faktycznie, gdzieś tam wcześniej zacząłem w tej ekstraklasie grać. Do tego wyjazd ten roczny do Portugalii to jeszcze byłoby więcej. No i jakiś tam powrót też do UKS-u w pierwszej lidze. Też rozegrałem troszeczkę pół sezonu. Jeszcze mogło być więcej. No jeszcze był człowiek na siłach, żeby więcej grać, bo gdyby nie ta moja kontuzja, te zerwane wiązadła, to myślę, że spokojnie bym dalej kontynuował to co było zaczęte. Ale mówię, mimo tej kontuzji, to byłem gotowy do tego, żeby wrócić, ale już wiadomo, nie. Ja też widzę, że ty dalej jesteś gotowy. Dalej gotowy, dalej nie ma brzuszka, ale. Ale już no niestety ludzie patrzyli gdzieś tam, trenerzy chyba w metrykę i już nie było, chociaż mój mięsień tak był odbudowany, że był większy niż przed operacją. Także no dużo pracy włożyłem, pamiętam, w tą rehabilitację, bo gdzieś tam człowiek miał z tyłu głowy, że chce dalej grać, ale już nie było takich ofert, które gdzieś tam by skłaniały do tego, żeby dalej grać. Tęsknisz za futbolem w ogóle, czy już ci to przeszło i się skupiasz na prowadzeniu restauracji? Znaczy, troszeczkę tęskni się, wiadomo, to naturalne środowisko, w którym człowiek się najlepiej czuje, jeśli spędzało się całe swoje życie do 36 roku życia w piłce, to brakuje tego i nie ukrywam, brakuje nawet takie spotkania tutaj, to jest powrót do piłki, prawda? Fajnie, że coś człowiek może innego robić w życiu, ale piłka to jednak naturalne środowisko i trochę brakuje. Mhm. No dobrze, no to skoro takie grono jak to pozwala ci trochę wrócić do piłki, no to spróbujemy, żeby ten powrót był jak najbardziej przyjemny. Chociaż zacznę od sprawy dla ciebie nieprzyjemnej, bo chciałem cię zapytać o twój, no chyba mogę powiedzieć, ukochany klub, tak? Czyli Łódzki Klub Sportowy. Wczoraj kolejna porażka. Wiadomo, że ten ŁKS będzie grał w przyszłym sezonie w pierwszej lidze. I chyba coraz bardziej wiadomo, przynajmniej ja mam takie przeczucia, że nie będzie grał o awans w tej pierwszej lidze, bo nie wygląda to dobrze. Wygląda to na jakąś misję samobójczą, szczerze mówiąc, tego klubu. No to ciężko mi przechodzą te słowa, jak mam mówić o UKS-ie. Wiadomo, dla mnie UKS był czymś z pokolenia na pokolenie. To kibicowało mój ojciec, wujkowie i szło to bardzo, bardzo z wielu pokoleń, tak? Ciężko mówić coś pozytywnego o UKS-ie. I trzeba mówić prawdę, prawda? Prawda jest no, brutalna w tej chwili, bo jeśli ŁKS się skompromitował w Ekstraklasie, no nie ukrywajmy. I tak jak tutaj wspomniałeś, nic nie wskazuje na to, że będzie lepiej w pierwszej lidze, bo transfery, które są robione dalej, są to młodzi chłopcy, okej, którzy może dadzą jakość, tego nie wiemy, ale nie ma jakiegoś takiego większej misji w tym klubie, prawda? Tam zatrudnienie w tej chwili pana Stawowego to jest takie jakby naplucie właścicielowi w twarz przez dyrektora sportowego i on dalej po prostu robi to, co robił. Nieudane transfery, nieudane podejścia do trenerów. No jeśli bierzesz trenera, który 6 lat nie jest na poziomie ekstraklasy, poniósł 5 porażek, chyba jeden remis, tak? Nie wygrał meczu. Do czwartej minuty drużyna realizuje założenia taktyczne i tak trener mówi, no to jest naprawdę kompromitacja, prawda? I ja na miejscu dyrektora sportowego podałbym się do dymisji, bo nie można tak tylu błędów popełnić, ile zostały popełnione w ŁKS-ie, prawda? Bo to nie były błędy, ale to już są wielbłądy i to nie trwa 2 miesiące, 3, tylko to już jest cały sezon. I jeśli zobaczymy na przestrzeni ostatnich lat, czy była słabsza drużyna w Ekstraklasie od ŁKS-u, to nawet takie Zagłębie Sosnowiec, które,
które też było zbieraniną ludzi z różnych zakątków świata, z różnych zakątków Polski, to jednak ten UKS naprawdę pogrążył się i to mi ciężko przechodziło, tak jak wspomniałeś, to jest mój ukochany klub i gdzieś tam... Ale Krzysztof Przytuła, dyrektor sportowy, którego wspomniałeś, był przez długi czas chwalony za to, jak pracuje w UKS-ie, ten awans. Mówiło się, że klub zawdzięcza w dużej mierze jego wizji. Więc czy na początku był chwalony bezpodstawnie, czy nagle zapomniał, o co w tym wszystkim chodzi? Znaczy ja myślę, że on był chwalony bezpodstawnie, bo jeśli przypominamy sobie awans, który UKS wywalczył kosztem finisz parkietu, nowe Drwęca, nowe miasto lubawskie, tak? Już był pierwszy awans zrobiony, nie, że ta drużyna zrobiła awans, no w cudzysłowie sportowy, tak? Zrobiła awans, który na licencji finisz parkietu. I tu już było coś, co dawało do myślenia. Oczywiście w tej pierwszej lidze jesienią UKS się męczył. Byłem na paru spotkaniach jak z Bytowią, jak ze Stalą Mielec. Te drużyny były zdecydowanie lepsze. Później wiosną załapali wiatr w żagle i to poszło. Załapali serię. W piłce wiadomo, seria decyduje o tym, że nagle się wszystko zmienia i chwała. Chwała tym zawodnikom, którzy awansowali, którzy zrobili ten awans, ale po tym awansie było dużo niejasnych sytuacji. Jeśli przejrzymy każdy transfer w UKS-ie, to ja nie wiem, który jest udany, tak? Może możemy któryś wnioskować, że parę było udanych. Chyba najlepszym transferem jest Dani Ramirez, że został sprzedany. I to nie mówię z przekąsem, bo to, że UKS udało się trochę pieniędzy odzyskać. I to uważam była dobra decyzja, bo już wiedzieliśmy zimą, że ten UKS spadnie. Mi to też przechodziło z trudem przez gardło, ale wiedziałem, że UKS będzie miał straszne problemy już po awansie, prawda? Gdzie widzieliśmy jakość tych zawodników, a nie został ten zespół wzmocniony odpowiednio, żeby w tej ekstraklasie grać. Druga sprawa, UKS nie miał planu B tak naprawdę, tak? Bo fajnie, ja jestem za Joga Bonito, niech grają wszyscy pięknie w piłkę. Jestem przeciwny tej rąbance, która w większości klubów się odbywa. Tylko że nieraz musisz mieć ten plan B, żeby cokolwiek zmienić. UKS nie miał planu B, UKS chciał ładnie grać, a jakość tych piłkarzy, która była, nie pozwalała, żeby ten klub osiągnął sukces, czyli utrzymał się w ekstraklasie. Ja od razu chciałem się wcielić trochę w rolę adwokata Krzysztofa Przytuły, bo uważam, że trochę niedorzeczne jest mówienie to, że on powinien się podać do dymisji. UKS jest w tym miejscu, w którym jest, czyli był w ekstraklasie, właśnie dzięki temu, że Krzysztof Przytuła miał jakąś wizję. Nie poradził sobie na poziomie ekstraklasy. Znaczy, brak wizji to też wizja. No ale dlaczego mówisz, że brak wizji? Tak samo mówisz, że nie zrobił żadnego dobrego transferu, że najlepszym transferem jest sprzedaż Daniego Ramireza. No ale no trzeba, nie da się nie dostrzec tego, że Krzysztof Przytuła tego Daniego Ramireza znalazł w Stomilu Olsztyn. Dani Ramirez w Stomilu Olsztyn był słabym piłkarzem w UKS-ie. Okazało się, że jest piłkarzem, na którym można zarobić, który może zrobić awans do ekstraklasy. To jest kapitalny strzał właśnie Krzysztofa Przytuły. No dobrze, jeden strzał na ile transferów? Jeśli porównamy wszystkie transfery, to zobaczymy, ile jest niejasnych sytuacji w UKS-ie, tak? Kto poza Daniem Ramirezem się sprawdził w UKS-ie? Możesz mi powiedzieć? Michał Trąbka chociażby. No dobrze, czy to jest wiodąca postać drużyny? Czy w tej chwili będą o niego zabijały się drużyny ekstraklasy? Podejrzewam, że nie, ale spokojnie mógłby na tym chyba Mateusz Michał Trąbka, no, jest różnica, znaczy sprawdził się, jest różnica, sprawdził się, czyli robi różnica, sprawdził się, czyli się nie kompromituje, bo mam wrażenie, że tu mówimy o tym drugim wariancie. Słuchaj, jeśli drużyna zdobywa 20 ile punktów w ekstraklasie, no to jest kompromitacja. Kompromitacja ludzi, którzy robią transfery, którzy zatrudniają trenerów. I możesz w tej chwili bronić tu Przytuły, tak? Bo oczywiście, nie wiem... Możemy oceniać fakty. Fakty są takie, że UKS się skompromitował. A ktoś za politykę transferową odpowiada? Za zatrudnianie trenerów. Czy uważasz, że zatrudnienie Wojciecha Stawowego to był dobry ruch? Ale też Wojciech Stawowy nie spuścił UKS-u z ekstraklasy. Patrzenie na rolę dyrektora sportowego tylko przez pryzmat zrobionych transferów i to w ostatnich dwóch okienkach, bo tylko na to patrzysz, no jest nie do końca dobrze, dobre. Idźmy dalszą drogą. Nie mogę dokończyć. Idźmy dalszą drogą. Czy UKS przy pomocy niesamowitej pani prezydent Hanny Zdanowskiej, prezydent Łodzi, która wbudowała piękny ośrodek, 5 boisk treningowych. Ile UKS ma drużyn na poziomie centralnej ligi juniorów, obojętnie jakiej? UKS stał się bardzo poukładanym klubem, jeśli chodzi o nie szkolenie młodzieży. Nie odpowiedziałeś mi na pytanie. Ale czy posiadanie drużyny na poziomie centralnej ligi juniorów? A nie wiem, ile ma. Zero. Zero. Ale czy nie...
Czy nie celem Ale masz dwie drużyny rezerw, które grają w piątej lidze i chyba w B-klasie. Łukasz, czy celem szkolenia młodzieży jest wygrywanie centralnej ligi juniorów? Bo to zrobiła Korona. Ilu Korona ma tych piłkarzy w kadrze pierwszego zespołu? Ilu z tych piłkarzy występuje w Koronie w Ekstraklasie? Celem szkolenia młodzieży jest wprowadzanie piłkarzy do pierwszego zespołu. I to prędzej wydarzy się w ŁKS-ie. Już się zdarzyło w ŁKS-ie, chociażby na przykładzie Adama Ratajczyka, który jest bardzo ciekawym zawodnikiem, niż wydarzy się na przykład w Koronie, która centralną ligę juniorów przed chwilą wygrała. ŁKS został poukładany i ŁKS nie spada z Ekstraklasy jako klub, który zaraz poleci do drugiej ligi, do trzeciej ligi. Nie wiem, tu możemy mieć wiesz. No chyba nie śledzicie panowie pierwszej ligi. Chrobry Głogów przez cały sezon pierwszej ligi. Mateusz, powiem ci tak, jeśli oni będą pierwszą ligę podbijać Wojciechem Stawowym, będą grać tak, jak grali chociażby wczoraj z Wisłą Kraków, na siłę utrzymywać się przy piłce, podczas gdy nie potrafią się utrzymać przy piłce. Ja miałem wrażenie, że ten rozbrat Stawowego z piłką, sześcioletni, to nie musi być, jak Łukasz powiedział, jego wada, jego problem. Ja miałem wrażenie, że to może mu wyjść na plus, że on sobie przemyśli pewne rzeczy, że droga, którą chciał iść w Ekstraklasie, nie była prawidłowa, że on wymaga czegoś, czego się nie da zrobić w polskiej lidze z takimi zawodnikami, jakimi on dysponuje. Tymczasem mam wrażenie, że on przekręcił tą wajchę jeszcze bardziej i on jeszcze bardziej jest nastawiony na tą bezsensowną utrzymywanie przy piłce. Oni stracą tak grając w pierwszej lidze, no ale 60 godzin w sezonie po własnej błędach. Nie potrafię podejść do grupy z zatrudnieniem Wojciecha Stołowego, ale też nie potrafię podejść do tego na zasadzie Krzysztof Przytuła zrobił wszystko źle w ŁKS-ie, bo Krzysztof Przytuła zrobił w ŁKS-ie 70% rzeczy dobrze, po awansie do C-klasy. Ale jakie zrobił dobrze? Powiedziałeś transfer Daniego Ramireza, jakie jeszcze? Zadałem ci konkretne pytanie, jakie jeszcze? Układał ten klub, stworzył normalne struktury tego klubu. Tak, ŁKS, ten ŁKS w tej chwili nie ma tożsamości, którą miał, zapamiętaj. I właśnie o to Łukasz pewnie chodzi. Ja was pogodzę, bo tak, jeżeli Przytuła zrobił fajnie i awans zrobił, to tak samo jego zasługą jest bardzo dużą spadek ŁKS-u. To znaczy tak, jeżeli chciałeś zatrudnić Stawowego i grać się Barcelonę, to nie sprzedajesz Daniego Ramireza. Bo masz Grajka do tego, żeby grać. A jeżeli sprzedałeś i wykorzystałeś pandemię do tego, by wyrzucić swojego trenera, który nawet w przypadku spadku miał później jeszcze awansować, mówię tu o Moskalu, czyli też nie popełniłeś kolejny błąd. Spadłeś z ligi, bo nie potrafiłeś tego wszystkiego poukładać. Znaczy mi się wydaje tak, ogólnie ŁKS. Wojciech Stawowy, on nie trenował 5 lat, tak? Ja odnoszę wrażenie, że on 5 lat nie oglądał w ogóle piłki polskiej ekstraklasy. Polskiej piłki. On nie wie, na czym polega ta polska piłka. On przyszedł i on mówi, dalej będziemy grali sobie w Barcelonę. Tiki taka i sobie będziemy tutaj ustawiali na boisku. Mi się wydaje, że to cały czas jest ustawowego, że jak odpadł gdzieś z tej trenerki. Ale on ma piłkarzy, którzy trzech podań nie potrafił wymienić, ale chce, żeby wymieniali 300. To jest to, co ty powiedziałeś. Tu jest ten problem, że on nie miał, ta drużyna nie miała potencjału na taką grę, nie? Że to byli przeciętni zawodnicy. Ta drużyna, która awansowała, to co ja wcześniej wspomniałem, ona nie miała prawa awansować. Wykorzystała tą słabość, i chwała za to tej drużynie, prawda? Że wykorzystała słabość GKS-u Katowice, który spadł, który chciał awansować, tak? I innych klubów. I wykorzystali to, i to chwała. Ale ŁKS nie miał zawodników, tak jak wspomnieliście tutaj, na to, żeby grać taką piłkę. I oczywiście ja jestem za tym, żeby była piękna gra, bo ja nigdy, ja naprawdę jestem przeciwny temu, żeby kopać, rąbać. Rąbać, siekać i uciekać. Idź uciekać, nie? Ja jestem przeciwny temu, ale wszystko musi być wyważone. I tak jak wspomnieliście, to jest niektóre takie pomysły, to jest sabotaż, prawda? Że gdzieś tam nie, musisz dopasować się do warunków, które masz, do zawodników, których masz. Bo ŁKS gra piękną piłkę dla rywali. Tylko i wyłącznie. Tak. To jest piękna puenta. Tak. Tylko słuchajcie, no tak samo jak nikt się nie spodziewał, że ŁKS w tym sezonie, którym wywalczył awans, awansował do Ekstraklasy, tak teraz też trudno przewidywać, że on od razu zleci. No bo tak jak Łukasz wspomniał, ten awans był bardzo niespodziewany. Ja miałem taką rozmowę przed tym obecnym sezonem Ekstraklasy z prezesem Rakowa Częstochowa, Wojciechem Cyganem, czyli drugim Beniaminkiem Ekstraklasy. I rozmawialiśmy o transferach. Raków tych transferów zrobił naprawdę sporo. I tak spytałem się go, a co pan sądzi o ŁKS-ie? Bo ŁKS w przeciwieństwie do Rakowa w zasadzie wszedł do Ekstraklasy no, w 3/4 tym samym składem, którym wywalczył awans. I tym samym składem grał.
on mówi, no, że to nie za dobrze wygląda według niego, no, że to jednak poziom pierwszej ligi, poziom ekstraklasy, no to niektórzy zawodnicy nawet wywalczając awans do ekstraklasy nie są w stanie tego poziomu już w samej lidze pokazać. No i przykład ŁKS-u pokazał to. Bardzo, bardzo słuszna uwaga. Do tego jest, jeśli przejrzymy sobie transfery ŁKS-u, kto robi te transfery, to jest bardzo, bardzo dużo niejasnych sytuacji jest przy transferach do ŁKS-u. A sugerujesz, że są jakieś menadżerowie, którzy tylko do ŁKS-u załatwiają? Ja uważam, że są dyrektorzy sportowi, którzy będą w większym stopniu pracowali z różnymi, z jedną agencją, czy ale muszą się to bronić, te transfery. W ŁKS się nie bronią. No ŁKS, tak jak wcześniej wspomniałem, tych transferów było też zrobione. I teraz jak porównamy Raków i ŁKS, dwóch Beniaminków, tak? I ŁKS oczywiście mógł spaść, tak? Bo mogli ludzie, którzy znają się na piłce, mogli to przewidzieć. Ale trzeba spaść z klasą. ŁKS... Jedno jest pewne, Raków Częstochowa jest na tyle poukładanym klubem i zatrudnia odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach na tyle, że takie transfery jak do ŁKS-u, tych Hiszpanów, no, nie wydarzyłyby się w Rakowie Częstochowa. Po prostu w pewnym momencie jakiś wentyl bezpieczeństwa by zadziałał, ktoś by powiedział nie, to tego nie robimy. Wiecie, w ŁKS-ie też jest jeden problem. Mówię, ja z tego środowiska łódzkiego ostatnio udzieliłem Gazecie Wyborczej wywiadu w Łodzi. Po tym wywiadzie do mnie wiele osób na moim Facebooku pisało, rodziców z Akademii, opinie. Panie Łukaszu, dziękujemy, że pan ujawnił w końcu to, co się dzieje. No nie ukrywajmy, jest w ŁKS-ie wiele takich sytuacji, jeśli chodzi o Akademię, jeśli chodzi o pierwszy zespół. Uważam, że w tej chwili... Ale jakich? Jest bardzo, bardzo dużo ludzi ma zarzuty do pana Przytuły, tak? Że on bardzo gdzieś tą tożsamość łódzką odsunął od tego klubu, prawda? Jeśli ja spojrzę, ja zawsze powtarzam, kluby powinny mieć swoją tożsamość. To jest dla mnie bezapelacyjne. Jeśli w taki jest na przykład, jeśli ŁKS, jest Lech Poznań. Dlaczego w takim Lechu nie pracuje taki Piotrek Rejs? Dlaczego nie pracuje Bartek Bosacki? To są ludzie, którzy powinni w tych klubach być. Żeby ta młodzież miała jakiś cel, że ci zawodnicy osiągnęli sukces. Czy pracę chcesz dostać w ŁKS? Nie, ja nie jestem trenerem, nie mam nawet żadnych kursów, prawda? Okay. Ja mogę, moim marzeniem zawsze było zostać dyrektorem sportowym w ŁKS-ie. Kiedyś to nastanie, bo nawet Berlusconi nie był wieczny w Milanie, prawda? I o czym ja mówię, że dla mnie tożsamość klubu powinna... zawodnicy, którzy kiedyś grali, powinni szkolić tą młodzież, tak? Jest wielu piłkarzy byłych ŁKS-u, którzy szkolili, którzy byli w strukturach akademii. Nie ma teraz nikogo. Są jacyś anonimowi trenerzy, młodzi, którzy dla mnie, ja jak wchodzi do mnie, miałem wielu trenerów w swoim życiu, tak? Wchodził taki Jan Urban do szatni, ja miałem do niego wielki respekt, nie? Facet, który strzelał 3 bramki Realowi, byłem facetem, który grał już 300-400 meczów w ekstraklasie. Taka persona na tobie robi wrażenie, nie? I dla tych młodych chłopców wielkim autorytetem jest ktoś, kto grał, nie? Żeby on też tą karierę osiągnął, co jego trener. Nie jestem przeciwny absolutnie trenerom, którzy nie grali nigdy w piłkę, bo musi być jakaś mieszanka, ale tam nie ma nikogo, kto grał w piłkę, nie? Na jakimś poziomie. I to też jest problem tego klubu. A Łukasz, nie bierzesz pod uwagę faktu, że mogą to być świetnie wyskautowani, utalentowani trenerzy pasujący do swoim profilem, do tego, jak chce grać ŁKS w przyszłości? Bo trochę brzmiesz jak typowy były polski piłkarz, że no halo, dajcie pracę ludziom, którzy mają tam 400 meczów w ekstraklasie, 300 meczów w ekstraklasie, grali w reprezentacji Polski i tak dalej, bo my znamy zapach szatni, znamy zapach skarpetek, a ŁKS obrał trochę inną drogę. I prawda jest też taka, że z Krzysztofa Przytuły robi się trochę kozła ofiarnego w związku z tym, że w Łodzi musiał podjąć wiele niepopularnych decyzji. Tak jak powiedziałeś, nie miał sentymentów w stosunku do ludzi, którzy byli z ŁKS-em związani w przeszłości, między innymi do ciebie, bo też, no umówmy się, no, nie zgodził się na twoje zatrudnienie w ŁKS-ie czy twój powrót w roli piłkarza. I dzisiaj, wiadomo, powinęła mu się noga, musi płacić za to rachunek, musi przyjąć krytykę, ale to też... Nie powinno być celem tej krytyki zarównanie go z ziemią, bo naprawdę trzeba być ślepym, żeby nie dostrzegać noga. To. On złamał nogę w 4 miejscach od razu. Ale także, ŁKS spada z ekstraklasy nie jako bankrut, tylko jako stabilny finansowo klub. To już w ogóle, to już nie jest jego działka jakby, nie?
że on spada jako stabilny klub, bo my nie wiemy, czy ty do końca wiesz, czy on spada jako stabilny klub. Wiem. Wiesz, jesteś pewien. Jego działką jest to, że ŁKS na przykład ma 2 miliony z Daniego Ramireza. No i nie mów, że nie ma tutaj wpływu na finanse tego klubu, no bo w taki sposób dobrze, ma. No to policzmy tych, którzy przyszli, policzmy prowizję za tych, których przyszli, za tych, którzy przyszli. Powiem no, tak, w Ekstraklasie w ostatnich trochę latach, pieniędzy jednak się rozmyło. Oczywiście, że tak, jak to nie mówisz, jest tak, że schowasz te pieniądze do sejfu i nic z nimi nie zrobisz. Jedno ale mnie zaniepokoiło, jak powiedziałeś, że ŁKS może mieć w strukturach tych trenerskich w akademii trenerów dopasowanych do tego, jak chce grać ŁKS. Jeśli to są trenerzy dopasowani do tego, jak chce grać Wojciech Stawowy, to te trzy roczniki są stracone. Wojciech Stawowy poprowadził ŁKS, jak już zauważyliście, w 5 meczach. Nie sądzę, że w związku z tym w ostatnich tygodniach wymieniono wszystkich trenerów w akademii. A jestem ciekawy zdania Łukasza na temat zmiany trenera Kazimierza Moskala akurat w tym konkretnym momencie. Dlaczego to nastąpiło? Bo to chodzą w trakcie pandemii było. Chodzą słuchaj, nie chcę tu ujawniać kto, że po prostu mieli jakieś zastrzeżenia, że trener Moskal nie do końca zajął się drużyną podczas pandemii. Ale jeśli, no była to naprawdę niefortunna decyzja zmieniać no trenera podczas nie było pandemii, meczów, prawda? A został zwolniony trener. Zgadza się. Jeśli ŁKS coś chciał zmienić, ja bym, jeśli już była taka opcja, żeby zmieniać trenera, zmieńmy to zimą. I ratujmy, co się da, no bo już nie ukrywajmy, że kiedy nastała przerwa w rozgrywkach z powodu pandemii, no to już było pozamiatane. Tam były te wypowiedzi prezesa Salskiego, że słuchajcie, mieliśmy wolnie piłkarzy, a nie trenera. Też nie mówmy, że Stawowy nie mógł nic, że poza Stawowym była ta walka o utrzymanie, że nie można od niego nic wymagać. No jednak mieliśmy w historii pod Beskidzie Bielsko-Biała, które z podziemi po prostu gdzieś tam zrobiło ten awans. Mieliśmy Krakowie za Juriego Szatałowa, który przychodził w tragicznej dla Krakowi sytuacji, wygrał mecz za meczem, no ale Stawowy przyszedł i przegrał wszystko, zamiast wszystko wygrać i dać sobie nadzieję. Leszek Ojrzyński uratował Wisłę Polską. Arka Gdynia z Ireneuszem Amrontem, przypominam, też nie utrzymała się w Ekstraklasie. Korona Kielce z Maciejem Bartoszkiem też nie utrzymała się. To są normalnie grającymi drużynami. Okej, ale nie powiecie, że to są źli trenerzy, tak? Ale normalnie grają te drużyny. Nie odwrócili losów tych drużyn. Ale dali tak nadzieję, jak dali nadzieję. A tu nie było nawet Łukasz, nadziei. Są jeszcze trzy kolejki. Nie ma nadziei. Akurat, nie ma. Nie, ale akurat w tym przypadku to się z tym z Rokiem się zgadzam, że podczas pandemii wymiana trenerów w trzech drużynach, które były przygotowywane do spadku, spadli. Nic nie dało. Bo Spadkowicze byli znani. Matematycznie Arka jeszcze chyba nie spadła, jeszcze tam no cię nadziei. Umówmy się, matematycznie to jest spadnie, on nie spadł w Hiszpanii, no ale wiesz, ale wiem, że spadnie. I wiem, że Arka spadnie, no matematycznie. Wisła potrzebuje jednego punktu, wydaje ci się, że nie zdobędzie? Znaczy nie, poczekaj, Arka musiałaby wszystko wygrać. Arka nic nie wygra, bo nie potrafi, tak samo jak ŁKS. Chodzi nawet przykład to, co Łukasz mówił, Zagłębia Sosnowiec z poprzedniego sezonu. To, że Zagłębie Sosnowiec straciło około 80 bramek, ale oni panowie, oni jeszcze zaprezentowali kawałek futbolu, wiedząc, że spadają. Potrafili 4-3 sobie chyba z Wisłą Kraków wygrać. Jakie to mecze? Z Legią mieli taki emocjonujący mecz. W ostatniej kolejce prawie spuścili ze sobą do pierwszej ligi Wisłę Płock. Tam była poprzeczka i tam naprawdę w Płocku to. Ale grali ale jakiś różańce. 2-3 tygodnie temu napisał do mnie kibic Zagłębia Sosnowiec z takim apelem: panowie, proszę, zajmijcie się Piotrem Polczakiem. Pisaliście o nim, jak on gra w Ekstraklasie, jak grał w Ekstraklasie i to, co wyprawiał, ale on gra teraz u nas w pierwszej lidze i on to robi dalej. I wczoraj patrzę, czerwona kartka, przegrany mecz z Krobrym Głogą, Zagłębie Sosnowiec, bliżej strefy spadkowej. Ale tutaj, i tutaj mówimy o tych drużynach, jeżeli nawet popatrzymy, tak, to Arka jest w stanie coś z ciebie wykrzesać, Korona tak, że chociaż spadną, a ŁKS potraktował ten od momentu, nie wiem, kilku kolej. Nie wiem, czy za chwilę nie wyrówna swojego rekordu z tego sezonu, bo jak patrzyłem w statystyki, on miał 8 porażek, pamiętamy, na jesieni, a teraz jest w stanie zrobić 9 do końca sezonu. Wyobraź sobie, no, czy nawet wyrównać to 8. No, dwie takie serie, gdzie już nie grasz praktycznie z nikim o nic, ty nie potrafisz, no dobrze, 15 minut fajnego futbolu, ale za chwilę masz Jana Sobocińskiego, reprezentanta Polski do lat 21, który on... No co chodzi z Sobocińskim, bo ja bym powiedział, że teraz jest najlepszy moment, żeby go kupić, bo on jest najtańszy, a jeśli on ma talent, jak przez wiele lat nam mówiono, no to może... Ale Krzysiek, chciałbyś kupić telewizor... Ja bym w ogóle nic nie chciał kupować. Telewizor z lat 70, jakiś Rubin rosyjski, albo nie wiem co tam tego, no przecież on się nie nadaje do... Na dzień dzisiejszy on powinien dostać, tak jak Kamil Pestka dostał u Michała Probierza,
urlop podczas sezonu. To tak. każde jego styknięcie, styknięcie z piłką, i tu mówimy o reprezentancie Polski do lat 21, tak samo jak mówiliśmy w przypadku Kamila Peszki. No to jest każda piłka w pobliże Sobocińskiego przed pole karne UKS-u jest tak, albo karny, albo swojak, albo babol, albo kartka, to jest najgorszy obrońca tego sezonu w polskiej ekstraklasie. No, ja współczuję. Nie, nie najgorszy. Według mnie Jan Sobociński jest takim obrońcą, jak ja bym to nazwał, czasami mówi się, że na napastników są defensywnymi. To według mnie on jest ofensywnym obrońcą, bo on jako jeden z niewielu w polskiej lidze potrafi tą piłkę wyprowadzić. Tak, głównie do rywala. No, zdarza mu się to. Podejmuje ryzyko, potrafi zrobić długi przerzut, tylko on ma niestety problem z bronieniem, źle się ustawia, pamiętasz, jak się mówił, samobuje i tak dalej. No tutaj to ten jest problem. Gorszego czy nie? Bo Rocky obstaje, że nie ma gorszego. Trudno będzie. Maciek, pamiętaj, że o Kamiński. nawet w tych bardzo słabych drużynach trudno mi znaleźć kogoś, kto miał tak złą serię. Może miał największego pecha, to bym się zgodził. No fatalnie na przykład gra Adam Marciniak z Arki Gdynia, ale no, nie powiesz, nigdy, że w tylu meczów nie, no, ale nie zobaczył. No mówiliśmy o obrońcach. Tak? Hellstrup też nie jest wirtuozem z Arki, o. Nie, ale Maciek, Maciek, posłuchaj, ja się koncentruję na Sobocińskim z jednego prostego powodu. Nie interesuje mnie jakiś Hellstrup czy coś, mówię o Polakach, bo to jest podstawowy zawodnik, albo jeden z podstawowych, i współczuję tutaj Czesławowi Michniewiczowi, że to jest podstawowy zawodnik reprezentacji U21. Kiedyś takim podstawowym zawodnikiem u Marcina Dorny był Kamiński z Lecha. Mhm. Byłem jego zwolennikiem. Świetne wyprowadzenie. No ale wiesz, poza wyprowadzeniem, ile bramek zawalił? Pewnie sporo. No też, no, koniec końców on nie jest kowal w złym miejscu. W Niemczech też. Nie, tak. Tylko że wiesz, jego wyprowadzenie piłki też mi się podobało, tak, że on ma wyprowadzenie piłki. Mm-hmm. Tylko że raczej, bo się wydawało, że przejdziemy do takiego stylu gry, bo nam się wtedy podobała Barcelona i ten futbol hiszpański, że stoper z wyprowadzeniem piłki to jest super sprawa, nie? Tylko że wiesz, no, jak Sobociński potrafi wyprowadzić, a on na razie nie potrafi zatrzymać rywala. No, to jest ten. Słuchaj, to jest najgorsza rzecz. On powinien wyjechać. Znaczy ja wiem, że dostanie za chwilę urlop, bo i w sumie teraz powinien jechać, odpocząć psychicznie od tego wszystkiego. Mi się wydaje, że stawianie na takiego zawodnika w dzisiejszych czasach, to jeżeli nawet ktoś wierzy w to, że on się ogarnie i będzie lepszym tym obrońcą, To dajcie mu odpocząć, bo może jemu to jest potrzebne, bo w tej drużynie już się nie odnajdzie. No. Ja też jestem tego samego zdania, co Wojtek powiedział. Ja uważam, że jemu najbardziej w tej chwili, co by przysłużyło się, to wysłanie go na urlop. On psychicznie, widać było, że on już po rundzie jesiennej był psychicznie zakopany, to już nie było możliwości, wszedł na Legii, gdzie też chyba zrobił karnego. Duży problem, to jest to, co mówimy, obrońca najpierw musi umieć bronić. Oczywiście, ja jestem też, podziwiam obrońców, którzy potrafią wyprowadzić piłkę, i on ma to, co tutaj wspomniałeś, i przerzut, ja go obserwowałem w pierwszej lidze. Naprawdę, to był zawodnik, który myślałem, że wniesie taką jako stoper nową jakość do ekstraklasy. Oczywiście, widziałem w nim wiele prostych błędów, które w pierwszej lidze uszły, w ekstraklasie już każdy cwaniak napastnik wykorzysta, i to zimną krwią. I mamy tego przykład. Ale robił wiele takich błędów, gdzie gdzieś się obracał, nie przez to ramię, ale proste, takie. Proste błędy. Myślałem, że to gdzieś naprawią, nie naprawili. Fajne wprowadzenie, super, no ale obrońca jest od bronienia, a on... Nie potrafi w tej chwili bronić. Nie ma mowy do takiego bardziej poważnego, że go dyskwalifikuje. Myślę, że ktoś go może kupić, bo ktoś w tej chwili kupi jego potencjał, tak? Bo to jest chłopak, który pójdzie, gdzieś się ogarnie się i faktycznie... Tak samo kiedyś, pamiętam, Czesław Michniewicz na Twitterze bodajże napisał, że teraz jest najlepszy moment, żeby kupić Łukasza Zwolińskiego, kiedy on był na samym dole, bo to ciągle jest potencjalnie bardzo dobry napastnik, a tańszy już nie będzie. Jeśli on pójdzie może do drużyny, która nie będzie aż tak wymagała, bo jeśli chcemy grać ofensywnie, czyli idą ofensywnie, obrońcy do przodu, stoper ma wyprowadzić, no czyli ten chłopak zostaje też
pozbawiony jakiejś tam asekuracji. Jeśli on pójdzie do drużyny, która będzie gdzieś większą uwagę zwracała na defensywę, mimo że on nie umie bronić, nauczą go, bo bronić jest najprościej nauczyć, tak? Mhm. To być może coś on się odbije i będziemy świadkiem jakiegoś tam dalszego jego postępu. Także... On ma jeszcze jednego pecha, że jak ktoś uwierzył w to, że on potrafi wyprowadzić piłkę i jest świetny, to jeszcze dostał do tego takiego teraz trenera stawowego, który każe to robić. Który każe to robić. A mi się wydaje, ale że... pamiętajmy też, że Kazimierz Moska, ale również uważał, że taka mała krakowska gra to jest coś fajnego. No i to czasami to jest też błąd naszych trenerów, bo później jak spojrzysz na skład reprezentacji Polski, która w ostatnich latach świetnie gra, to z wyprowadzeniem piłki stoperzy mają mało wspólnego. Ani Pazda nie miał. No tak. Kamil Glik, no bo już, no dobrze, może wyprowadzić. Ale to też nie przesadzajmy, żeby tam 50 metrów w piłkę holował, tak? Nie, no, do najbliższego jest podawane. No, dlatego też bierzmy pod uwagę, tak, od reprezentanta do lat 21 najpierw, bo liczymy, że on byłby ewentualnie przyszłością w kadrze A, no to też liczymy, żeby trenerzy zwracali na to uwagę, że u nas najpierw to my nie jesteśmy futbolem od kreatywności, bo nigdy takim nie będziemy, to nauczmy najpierw od odebrania piłki solidnego, bycia solidnym obrońcą. No słuchajcie, kończąc tak, jakby temat ŁKS-u, jedną tylko rzecz powiem, nie wiem, czy wszyscy pamiętacie, jak była konferencja prasowa, na której prezes Salski poinformował o sprzedaży Daniego Rabireza. Tutaj mówiłeś, Roki, że to jest sukces klubu. Mhm. Ja pamiętam taki wymowny obrazek, jak zawodnicy też tam się znaleźli na tej sali. Siedział między innymi Arek Malarz, siedziało tam kilku zawodników ŁKS-u i w momencie, kiedy prezes powiedział, że Dani Ramirez będzie sprzedany, no to niektórzy tam zakryli ręce, dłonie na twarzy i tak dalej. Było takie załamanie. Z perspektywy zawodnika wydaje mi się, że sygnał po prostu klubu był taki, że my wywieszamy białą flagę, bo my i tak spadniemy. Sprzedaż dla niego Ramirez. Tylko to tak jak chyba tutaj już wspomnieliśmy, że to jeszcze był najlepszy czas, żeby go sprzedać, bo wiadomo, on miał jakąś klauzulę, że po spadku... Można było się dogadać. Można było się dogadać. Na niego by byli chętni, by wyłożyli tak. gotówkę. Ale to tak jak wspomniałeś, to była taka wywieszenie już takiej kompletnie białej flagi, że oddajemy, ale z punktu biznesowego... Dobrze, panowie, wystarczy już o tym... Nie, ja tylko coś na zasadzie, sprzedajcie Daniego, dostaniecie trzech innych z Hiszpanii, albo czterech, albo pięciu przez następne dwa lata. I to jest dobra puenta. No i dostali. No i dostali. I zrobiliśmy transfer. Wspomnieliśmy cię przypadkiem dosyć nazwisko Glika. Kamil Glik jest blisko przejścia do włoskiego Benevento. Co ciekawe, zarobi tam bardzo podobne albo nawet trochę lepsze pieniądze niż w Monaco, co jest zaskakujące. Jak ten ruch odbieracie? No, Benevento chyba bardzo mocno pokazało reszcie stawki w Serie B, jakie ma aspiracje i wydaje się, że to będzie taki Beniaminek, który nie wskoczy do tej, tak jak ŁKS, do Ekstraklasy, żeby za chwilę z niej spaść, tylko po to, żeby odegrać w nim poważną rolę. Chcą budować wokół Kamila Glika, no to chyba tylko można przyklasnąć temu, jeśli jeszcze mówisz, że to finansowo jest tak opłacalny ruch, bo jak w zasadzie tutaj była największa wątpliwość. To nie jest wielka marka Beniaminek. Tak, bo mówiło się, że on raczej może wrócić do Torino, gdzie jest naprawdę postrzegany jako legenda. Tak, jako legenda. Bo był byłym kapitanem, dlatego to Benevento było takie zaskakujące. No ale tutaj coraz więcej rzeczy się zgadza w tym transferze i mam wrażenie, że to po prostu będzie dobre. Ja myślę, że to jest spowodowane tym, żeby Kamil Glik po prostu cały czas grał. Pamiętajmy, że Kamil jest z tego, jeżeli dobrze pamiętam, rocznik 8-8 albo 8-9, no już młodszy nie będzie. W tym Monaco miejsce w składzie byłoby coraz trudniej. A jeżeli myślimy o tym, żeby on cały czas był liderem środka obrony reprezentacji polskiej, a nie ukrywajmy się, liczymy, no bo nie mamy lepszego środkowego obrońcy, to taki Beniaminek Serie A, gdzie on regularnie będzie grał, to jest jak najbardziej fajny wybór. Mhm. Jedyny taki zawodnik, który reprezentant kraju, który może być wygranym sezonu, gdzie nie odbyło się Euro. Zawsze mówiliśmy, po świetnym występie na Euro są transfery, tak? Bo pamiętamy wtedy, tak, mieliśmy no rozchwytywanych tych zawodników, wszystkich z Kamilem Glikiem na czele, tak, z Torino. Ale Kowal, nasi reprezentanci będą rozchwytywani z jednego powodu. Polacy są stosunkowo na rynku europejskim tani. Ja biorę pod uwagę raczej z tą pierwszą jedenastkę reprezentacji polskiej. I tutaj Kamil Glik, ze względu na to swoją doświadczenie i bycie w tych Włoszech i świetną pozycję, no faktycznie, to co Roki powiedział, jak spojrzysz tam tą tabelę Serie B, to tak mówisz... Kosmici.
Ja mówię, dodali im 30 punktów na starcie sezonu, czy coś? To jest nieprawdopodobna tabela, jeżeli chodzi o włoski futbol. Jak można mieć taką przewagę nad drugim zespołem i w ogóle nad tym wszystkim? Oni tam tak naprawdę jakby pojechali na wakacje sobie i mogli nie wznawiać po pandemii już. Tylko tak, oddać, oni już tam oddać Vancouver i też by byli na pierwszym miejscu. Coś niesamowitego. No mi się wydaje, że bardzo dobrze. My potrzebujemy Kamila Glika. Wiemy doskonale, jak się potoczyła ostatnia jego wielka impreza z powodu kontuzji, tak? Nie zagrał. No, czy zagrał? W jednym meczu zagrał. Tak, ale to już tak. Nie, no, zabrakło go i to jest jedna z przyczyn była naszej słabej gry na mundialu. No, nie, no nazywałem rzecz po imieniu. Tutaj tak mówię. No, pewnie nie biorą Kamila Glika, nie dadzą mu świetnej kasy, tak jak w Monaco czy wyższej. Na zasadzie nie. Posiedź sobie na ławce, bo nas stać na mundialu. Nie, no, biorą go do gry. Liderem. No, to właśnie defensywy. Dlatego bardzo dobry ruch. Słuchajcie, dzisiaj o 17:30 zaczyna się mecz, po którym możemy poznać mistrza Polski. 2019-2020, teraz nie mam pojęcia, kto to może być, ale chodzą słuchy, że może być to Legia Warszawa, jeśli chociaż zremisuje w Poznaniu, drugi twój były klub, Lech Poznań. W Legii Warszawa dwa wydarzenia w tym tygodniu istotne. Pierwszy to jest przedłużenie transferu kontraktu z Aleksandrem Wukowiczem do 2022 roku, no i sprowadzenie Filipa Mladenowicza z Lechii Gdańsk na lewą obronę, czyli wiadomo, że Karbownik jest już bliski znalezienia sobie nowego pracodawcy. Może będzie grał na prawie. Albo będzie grał jako defensywny pomocnik, co jego menadżer ciągle powtarza, Mario Piekario. Ofensywny pomocnik. Nie, no, zawsze mówię. Środkowy pomocnik. Fajne ruchy w tej Legii, prawda, bo biorą zawodnika ogranego już polskiej ekstraklasie, utytułowanego, który wie, z czym się będzie wiązała gra w Legii, z niesamowitą presją. Do tego przedłużenie kontraktu z Wukowiczem. Ja uważam, że Legia w tej chwili gra od niepamiętnych czasów, ma swój jakiś styl, prawda? I robi dobrą robotę Aleksander Wukowicz, bo widać jakąś jego zamysł. Oczywiście na początku popełniał jakieś, może nie jak błędy, ale dużo decyzji kontrowersyjnych było, jak odstawienie Carlitosa, jak postawienie na Kulenowicza, ale to się wszystko obroniło finansowo, prawda? Bo była sprzedaż, transfery tych dwóch zawodników. Nie, finansowo się nie obroniło, bo musiałeś sprzedać, bo nie awansowałeś do fazy grupowej Ligi Europy. No w sumie to wiesz, to się nic nie obroniło. Tak, tutaj ale nie możesz, bo właśnie Kulenowicza... Może na zero wyszło. No właśnie, dlatego musiałeś sprzedawać i oddawać, bo to się nic nie mogło. No, ale gdzieś tam widać, że ta Legia od tych po Ricardo Sa, że... Nie, no jest to pierwszy moment, gdy ta Legia jest ustabilizowana. Jest ustabilizowana. Ale ja się zastanawiam, czy Legia wygrywa to mistrzostwo, bo jest tak dobra, czy ona trochę nie wygra tego mistrzostwa słabością innych. I to dopiero będzie weryfikacją tego, będą dopiero mi się wydaje, że od października zeszłego roku włączyli ten taki bieg, taki, gdzie powinno się to tak właśnie ale odbywać. Czy to jest trójka, a inni są na przestecznym? Nie, no przekonamy się dopiero w sierpniu, jak zaczniemy się tłuc tam, wiesz, jak wyjedziemy, opuścimy granice Polski. No właśnie, to jest bardzo będzie ważne, weryfikacja. Bo wtedy jest weryfikacja, tak, i jak to będzie wyglądało. Ale mi się wydaje, że gdzieś od października zeszłego roku widać było, że jest jeden zespół, który... Tak. Będzie gdzieś tam to wszystko, tą przewagę, znaczy najpierw jest gonił, po prostu lepszy będzie robił inne. Tą przewagę, tak, i tak dalej. Dzisiaj na dzień dzisiejszy, wiesz, jest sporo kontuzji, czy tam urazów jakichś, no bo też to wszystko... meczu Pucharu Polski z Krakowią, także... skład Legii dzisiaj nie musi być wcale szczególnie mocny. Ale gra z Lechią, także ten mecz też nie nastawiam się na zasadzie, że to będzie nie wiadomo jakie widowisko, bo oni gdzieś tam w środku tygodnia są gdzieś już myślami przy tych półfinałach. Jedno spotkanie, Legia u siebie, Legia musi jechać do Krakowa. Jeżeli chodzi o Mladenowicza, tak? Jego, oczywiście mamy, znaczy kibic Legii musi mieć nadzieję, że Wukowicz poradzi sobie z nim, to znaczy on, wiecie, w polskiej ekstraklasie 13 żółtych kartek. Ile z tego zagadki? Sport. Ale to też nie jest rzecz, nie, która go dyskwalifikuje, czy utrudnia moje nie, tko, że wiesz, pamiętaj, charakterny gość po prostu. Charakterny gość, ale zagadki wierzę. Ale też ani jednej czerwonej, to jest sztuka. Zobaczycie żółtych kartek ale z czerwonej. Właśnie, bo jeszcze był piłkarzem Legii, będzie piłkarzem Legii. Często może się okazać, że ta pierwsza zagadka będzie spowodowana, że w 30 minucie będzie miał drugą za faul i się skończy. A co, piłkarze Legii tak często wylatują z boiska, bo nie kojarzy?
No, zapytaj, no, się zapytaj się Jędrzejczyka. Za dwie żółte? Jędrzejczyka, Lewczuka. No wiesz, no tak pan ci. Ale zobaczcie, nie, nie często, ale się może zdarzyć, tak? No. W Legii idą starą, sprawdzoną metodą. Tak jak kiedyś, jak Legia kogoś chciała, nie mogła go dostać, to powoływała do wojska i nagle zawodnik był w Legii Warszawa. Teraz Janusz Szomanowski, jak chciał zrobić wynik w Legii Warszawa, ściągał najlepszych zawodników z Polski. Był wynik, była Liga Mistrzów. Idą starą, sprawdzoną metodą. Bogusław Cupiał też szedł tą drogą. Sprowadzają najlepszych ligowców i chcą zrobić wynik europejski. Są w tym przy tym bardzo konsekwentni, bo przypomnijmy sobie, jak wyglądało to rok temu. Legia rok temu bardzo chciała Mikaela Kirkeskowa z Piasta Gliwice na lewą obronę. Ostatecznie całkiem dobrze się złożyło, że tego Kirkeskowa nie sprowadziła, bo Piast postawił twarde warunki. Oczywiście źle, bo przyszedł Obradowicz, nie tak? Karbownika, ale pojawił się Karbownik, tak. I teraz otworzyło się okienko, żeby sprowadzić tego Mladenowicza nie za pieniądze. No, powiedzmy, że za darmo, jeśli chodzi o płatność dla klubu, bo pewnie też trzeba było samemu Mladenowiczowi trochę zapłacić, także nie do końca można robić z tego transfer bezgotówkowy, ale ostatecznie wyszło wszystko na dobre, bo Legia nie zboczyła z tej ścieżki, którą już miała wyznaczoną. Dokładnie. Czyli mówiąc krótko, drenujemy ligę. Legia drenuje ligę. To jest właśnie ten człowiek, którego Legia poszuwa. Wiesz, jeżeli masz kogoś za darmo, i to zawsze boli, jak tacy piłkarze nie wyjeżdżają do Ligi Top 5, tylko tego Mladenowicza za chwilę ktoś by wziął, nie wiem, Batę by go wziął, no Batę już był, to może by go drugi raz nie wzięli, ale pojechałby do Serbii, pojechałby do Chorwacji, pojechałby może... do Kataru miał jechać. Tak, może do MLS by wyjechał. No, ale jak patrzymy ale na lewych obrońców w naszej lidze, to kto jest lepszy niż Filip Mladenowicz? Nie ma. Dino Stiglec. No, Karbownik, no, który jest w Legii, tak? No to bierzemy drugiego najlepszego, tak? No tak, no, ale zawsze fajnie, jeśli ktoś taki zostanie w Ekstraklasie, nawet w innym klubie, a nie po prostu pojedzie gdzieś tam, gdzie stracimy. Mam wrażenie, że dzisiaj Legia nie musi się specjalnie koncentrować na meczu z Lechem. Może potraktować to jako taki trochę lepszy sparing. Natomiast dla Lecha to jest ciągle punkt honoru, żeby ograć Legię. I nawet mając w perspektywie ten Puchar Polski, no to jednak Lech także musi tu patrzeć, pilnować miejsca w tabeli. Drugie miejsce na koniec sezonu też pewnie by było przyjęte z wielką radością. Mnie dzisiaj chyba, nie wiem czy nie u was na stronie, minął taki nagłówek, że Lech od kilku sezonów za wszelką cenę nie patrzy na mistrzostwo, chce wygrać z Legią, a Legia cały czas walczy o tytuł, walczy o to, żeby wygrać. I w Poznaniu myślę, że też przez te transfery, że Hamalainen odszedł do Legii, że Bereszyński, tam zrobił się bardzo duży kompleks w ostatnich latach Legii Warszawa i zawodnicy mają też z tym problem, myślę. Tam był... Znaczy tam w Poznaniu zawsze był taki z taką zazdrością spoglądanie na Legię, wiadomo, Warszawa, Poznań. Tylko wiecie, ja tak analizuję ten skład Lecha i czy oczywiście Legia, uważam, Legia w tej chwili jest poza zasięgiem tych pozostałych drużyn, tylko czy ten Lech ma taki zespół, który on może konkurować o Mistrzostwo Polskie? Ja uważam, że nie, że Lech ma przeszacowany skład, oczywiście zawsze będzie stawiany w roli faworyta, ale Lech chyba nie jest drużyną, która w tej chwili może gdzieś tam poważnie zagrozić Legii. Dużo też nieudanych transferów, prawda, w Lechu. I jak tak spojrzymy na to wszystko, to, to trochę gdzieś tam ten Lech przez wszystkich ekspertów jest określany, będzie grało Mistrzostwo Polski, a ta drużyna od kilku lat już na wyrost jest stawiana w roli faworyta. Oczywiście teraz zaczynają jakoś grać, tylko że mając takie wpływy z transferów, ten klub nie jest uzupełniany dobrymi zawodnikami na takim poziomie, żeby z tą Legią rywalizować. No uważam, jeśli przyjmujesz tyle pieniędzy, no to powinieneś tylko tej Legii realnie zagrozić. Tylko z tego, ale... co wiem, to nie było do końca tak, że jak Lech zarabiał pieniądze, to inwestował je w transfery. Tam właściciel klubu raz na jakiś czas po prostu wyciąga zarobione pieniądze dla siebie. Właśnie dlatego mówię, nie? Że ten Lech nie jest do końca takim... to jest trochę taki papierowy tygrys, który wszyscy mówią, o, jest Lech, Legia. A myślę, że ten Lech do końca nie jest, chociaż mówię, potrzebne nam w Polsce, uważam, potrzebne są 2-3 drużyny na wzór ligi portugalskiej, belgijskiej, holenderskiej, mocno, żeby te drużyny przewyższały, bo my tych pozostałych drużyn nie mamy, wiecie, jakościowo, bo tak, zatrudniamy jakichś tam piłkarzy, płacimy dobrze, ale u nas jest za mało te 2-3 drużyny, żeby były topowe, takie jak są
w Rosji jest więcej tych drużyn, ale żebyśmy myśleli realnie o sukcesach w pucharach. W Czechach mamy Slavię, Spartę, które płacą... No Wiktorię, Pilsno. Nie potrafimy zrobić takich transferów, które robi na przykład w tej chwili Slavia, prawda? Tam Chińczycy zainwestowali. Ale Łukasz, mówisz o lidze czeskiej, gdzie w tych najwyższych klubach gra większość reprezentantów Czech, gdzie gra po 10-11 piłkarzy. Ale to wiąże się z tym, że tak, bardzo solidnie i płacą. Ale tak, Czechów, wyobraź sobie, że Legia gra 11 Polakami, Lech 11 Polakami. Niewyobrażalne. A w Czechach tak jest. Nie wiem, Slavia mam dwóch, Sparta jednego, Pilsno jednego. Obcokrajowców, tak? Obcokrajowców w pierwszym składzie. No, to jest niewyobrażalne w Polsce, że czołówka może tak grać. Dzisiaj mamy, wiesz, no, dzisiaj jest dobry taki mecz, bo mówimy Lech-Legia, tak? Tylko tak, nie grozi nam to, co było przed 2 laty, czyli świętowanie Legii przy bułgarskiej. A może będą papierowe bilety, te medale sobie? No nie, no kibiców nie ma przyjazdu. Ale to może sami zawodnicy sobie się zorganizują. Kibic Lecha raczej z gołym tyłkiem nie będzie latał po boisku. No i to jest 6. I nie będzie przerwany mecz. No bo raczej no nie będzie kompletu, nie będzie przyjezdnych. Legia też, są jakieś jeszcze te obostrzenia, tak? Że tu piłkarze nie będą sobie tam, nie wiem, robili kółeczek, latali i prowokowali. No są obostrzenia, zjeżdżaj do szatni, bo możesz zakazić kogokolwiek na tym stadionie. No też się szanujmy. No także ten mecz dzisiejszy, no to jest taka perspektywa. Ja w przypadku Lecha to jest to szansa. Wczoraj tak żeśmy też jeszcze wieczorem troszeczkę tak poruszyli ten temat. Słuchajcie, Lech ma szansę na Puchar Polski, który się nie odbędzie na Narodowym. Na finał. Na Narodowym wszystko przegrywa. Jak nie z Legią, to z Arką. No tak, teraz w Lublinie. Finał będzie w Lublinie. Oczywiście trzeba przejść półfinał, ale gra u siebie. Ale chyba najpierw ten mały finał to jest jednak mecz z Legią dla nich dzisiaj. Bez Krystiana Gitkiera niestety, ale... No tak, ale coś mi się wydaje, że jest ta szansa właśnie na ten tytuł, bo zawsze mówimy, że Lech fajnie gra, gdzieś jest zawsze drugi. Potrzebne jest trofeum do stawienia do gabloty. I mi się wydaje, że ten sezon może być taki. Ten finał może być taki pod warunkiem oczywiście, że w środku tygodnia się wygra półfinał z Lechią Gdańsk, co w przypadku Lecha nie jest takie. Jak wy byście spojrzeli na przejście Krystiana Gietkiera do Legii, gdyby on podpisał kontrakt z Legią Warszawa? Ja tam słyszałem o bardzo wysokiej stawce, którą on podyktował. Czy Legia powinna się zażynać, żeby go wyciągnąć z Poznania? Ja uważam, że takie transfery dodają smaczku lidze, jeśli jest... rywalizacja między dwoma klubami, jeden regularnie wyciąga zawodników drugiemu, no to ja tam napędza nie mam emocje ligowe. Z wydawaniem nie swoich pieniędzy, także niech go biorą. Ale przy czym omówmy się, to byłby kontrakt dużo przewyższający ten, który dzisiaj ma w Legii Artur Jędrzejczyk, czyli rekordowy w skali ligi i wątpię, że ktoś by się na to zdecydował, tym bardziej, że... No, porównywalne pieniądze podnieść. Do Artura Jędrzejczyka, tak? No to skoro był problem z tymi płatnościami dla Artura Jędrzejczyka, to nie wiem, czy bym się w to ładował. Element ryzyka, czyli tak, wydaje aż za dużo na Gytkiera, no ale jak mi da fazę grupową, czy to Ligi Mistrzów, czy Ligi Europy, opłacało się. A ja mam takie wrażenie, że Gytkier taką stawkę rzucił, albo ktoś z jego otoczenia, tylko po to, żeby po prostu, no, było to nierealne. Ale... Też 1 000 000 euro za podpis sam, tak? Przed jeszcze. A w Warszawie one się zastanawiają. Ale tak jak tutaj wspomniałeś, takie transfery dodają smaczku tej ekstraklasie i takiej, że ta ekstraklasa gdzieś tam inaczej byłaby postrzegana. I tak jak tutaj mówiliśmy o transferze Mladenowicza, to ja uważam, że muszą być 2-3 drużyny. Oczywiście tutaj między tymi drużynami, które chcą walczyć, nie? Jedna Legia, Lech, który zawsze jest stawiany, ale uważam, że Legia... Powinien być Lech i powiedzmy trzecia drużyna, których tych najlepszych zawodników powinny kupować z innych polskich klubów. Legia to robi, prawda? Bo i kupuje młodych zawodników i kupiła teraz Mladenowicza i gdzieś tam robi zakusy pod Gitkera. Legia największy transfer to oddaje pod Grodziskiem Mazowieckim. I to może też być bardzo, 80 bardzo ciekawe, milionów złotych, myślę, że 5-6 lat i Legia tak ucieknie i wszystkim będzie Legia na, Dynamo Zagrzeb. Na kilka długości, tak. No, ale czy Lech nie posiada akademii? Ale, dlaczego tak mówisz? Tak, ale tutaj, nie widzę tutaj takiej przewagi konkurencyjnej, no bo Zagłębie Lubin ma akademię, ale tu masz wszystko akademię w jednym miejscu, no, ośrodek, bursę, szkołę, możesz kontrolować tych zawodników młodych, nie, no, dzieciaków, super, jak super, ale to jest bardziej gonienie innych niż uciekanie innym, bo akademia to nie jest coś, co wymyślono teraz. Przecież Legia cały czas wszystkim ucieka, ona jeszcze bardziej po prostu ucieknie. Nie w kwestii szkolenia ucieka, no nie w kwestii szkolenia, tu bardziej goni. Jak się spojrzy na młodzieżowych reprezentantów Polski, liczbę bursy też ma. Liczbę zawodników Legii. Ja bym raczej się trzymał też, Maciek, na zasadzie, że czy to Legia, czy ktokolwiek, może komukolwiek uciec w polskiej piłce nożnej,
Miałby. Bo już miała uciec po Lidze Mistrzów, prawda? Pierwsza drużyna, która awansuje do Ligi Mistrzów w ostatnich latach, to już zdeklasuje tu wszystkich, odjedzie wszystkim. Co się okazało, Piast Gliwice zdobywa mistrzowski tytuł. Tak jest. Zostawmy, bo to kwestia jest tego, to, że można fajnie pobudować ośrodki, brawo, to, że można, tylko że trzeba z tego umiejętnie później korzystać i dobrze zarządzać klubem. Bo to nie można, też wiesz, nie możesz wpisać do budżetu klubu. UKS jest piękny. Nie możesz wpisać do budżetu klubu sobie kwoty za udział w Lidze Europy. I to też bez pojęcia. No nie można, bo nie grasz. Nie powinnoś. No właśnie, do budżetu klubów wpisujesz zarobione pieniądze za udział w Lidze Europy. No ale ma się Majeckiego, Karbownika. No nie, jeżeli, no nie, to się, nie, jeżeli to się nie zabudżetuje, no wpisujesz, to się sprzedaje. Wpisujesz, później nie grasz, no tak, no i na tej zasadzie, ale to też pamiętajmy, że to... Kwestia tego, żeby taki Karbownik i Majecki pojawiali się w klubie nie co 10 lat, tylko co 2, co 3. Tak, tylko żeby też właśnie dlatego też musimy troszeczkę stonowanym takim głosem mówić o tych naszych... wybudowanych ośrodkach, sukcesach, bo później dostajemy takiego właśnie od tych klubów dostajemy taką nie... No ale umówmy się, no, lepiej takie ośrodki jak Legia wybudowała, wybudować, czy tak, nie? Ale nie, no ale nie zróbmy z tego od razu, że będziemy rywalizowali na przykład z Barceloną, bo nie, ośrodek jest podobny, nie. Tak? Nie, no tylko, nie, no, nie tylko, albo że w Polsce będziemy najlepsi, bo już wielokrotnie się przekonaliśmy... Ciągle jest branża piłkarska, nie deweloperska jednak. Tak, tak, i o to właśnie o to chodzi. Meczów nie wygrywają. Ale posiadanie takiego ośrodka treningowego na pewno w szkoleniu... dobrych zawodników młodych. Na pewno, nie przeszkadza. Boiska generalnie pomagają i lepiej mieć niż nie mieć. No, wiesz, jakby wybudowali supermarket, to prawdopodobnie nie wyszkoliliby żadnego piłkarza, a że wybudowali boiska, powinni wyszkolić piłkarza. I jest szansa na to. Logicznie. Łukasz, jeszcze na koniec pierwszej części cię spytam, będą derby Łodzi w przyszłym sezonie, czy... No myślę, że tak, bo to też mi ciężko przez usta przechodzi, przez język, ale ten widzę chyba po męczarniach, ale awansuje, bo jeśli spojrzymy na tą drugą ligę, to ten Widzew no, potencjałem przewyższa tam wszystkich, prawda? Mają Marcina Robaka, który jest gwarantem bramek, mają solidnych obrońców. Wiadomo, że nie, no, ogranych, obrońców, no, przepraszam, nie. Ogranych w ekstraklasie, przepraszam za przejęzyczenie, ogranych, którzy no, nie są w formie, ale z tą drużyną, jeśli spojrzymy na potencjał ludzki, ta drużyna ma duży, tak? Ale coś nie gra. Ja też rozmawiam, bo też do mnie do restauracji przychodzą różni i z jednej strony, i z drugiej, i mówią, że ta drużyna słabo biega, coś jest nie tak. Ja nie wiem, czy też jest taka presja, że ci zawodnicy nie potrafią gdzieś tam tą presję znieść, chociaż też są którzy grali w ekstraklasie, którzy wiedzą, z czym to się je, prawda? Ale myślę, że mimo wszystko ten Widzew gdzieś będzie do ostatniej kolejki, ale awansuje. Ty się z tego cieszysz, czy się nie cieszysz, że będą derby? Ja się cieszę, że będą derby Łodzi, prawda? Bo to jest wielkie święto dla ludzi, którzy są związani z miastem, to żeby te derby były gdzieś tam w ekstraklasie, prawda? To było zawsze wielkie święto. Oczywiście teraz już to jest troszkę i mniej tych kibiców z tej drużyny przeciwnej przychodzi na drugi stadion, ale to było naprawdę wielkie święto, gdzie ja jako mały chłopak to potrafiliśmy w szkołach przez tydzień wcześniej, tydzień później tym żyć. Także, a to był najważniejszy mecz w sezonie, derby tak, Łodzi? Tak, to był ważniejsze niż tam wizyty Legii i tak dalej. Tak. To mówię, to było wielkie święto. I niech to święto wróci, żeby te drużyny, żeby były piękne stadiony, żeby w końcu były wpuszczane, bo na UKS-ie buduje się, i to też trzeba powiedzieć, że buduje się piękny stadion, który zostanie na pokolenia, prawda? Widzew już go ma, wykorzystał to gdzieś tam, wykorzystał ten czas, że ściągnął tych ludzi na trybuny i ci ludzie gdzieś zostaną, być może, a być może przejdą na no, bo wiadomo, różne są koleje losu, ale no przed UKS-em też taka perspektywa, że trzeba też tych zapełnić ten stadion. I mówię, ale fajnie, że te derby niech będą, niech wróci to święto w święto miasta, ale mówię, ciężko zrozumieć ten Widzew też, że tak strasznie się męczą z tymi, bo jeśli spojrzymy na tych zawodników, niektórzy są byli reprezentantami Polski. Ale kto mądry ściąga Henryka Ojamę do Polski z powrotem? Oglądają ostatni mecz, Legnica i spadła z ekstraklasy. No, ale nie, słuchaj, mając trenera Kaczmarka na ławce, specjalista... To chyba już nie zbyt długo. No ale nie, no, specjalista od awansów.
to raczej bym powiedział, Widzew awansuje, ale to ja widziałem ostatni mecz z Zeloną Toruń i szczerze powiedziawszy... Tylko to będzie awans w mękach. W mękach. Jeżeli, no, jeżeli chodzi o Marcina Kaczmarka, to przecież on robił awans z Wisły Płock do Ekstraklasy. I ja o Marcinie Kaczmarku usłyszałem tam śmieszną anegdotę, że on nie ma problemu, żeby stawiać na młodych zawodników, tylko 20-latek musi mieć 100-150 występów w Ekstraklasie. No to właśnie takich jest cała masa. W ogóle trzeba przyznać, że w tej pierwszej lidze w przyszłym sezonie będzie niezwykle interesująca, no bo derby Łodzi, UKS Widzew, do tego Korona, Arka. Do tego te baraże, bo zobaczmy, co się dzieje w tym sezonie. Chrobry Głogów prawie już był pożegnany z tą pierwszą ligą, a zaraz się okaże, że on może się załapać do tych miejsc barażowych, tak? Dlatego nie można skreślać żadnej z 18 drużyn. Porozmawiamy sobie o tym w drugiej części. Katowice lub Łęczna awansuje, czyli ta Łęczna też wiemy, że... Drugą część programu od tego zaczniemy. Moimi gośćmi dzisiaj w pierwszej części byli Łukasz Madej, Maciej Wąsowski, Mateusz Lokuszewski, Wojciech Kowalczyk. Do zobaczenia za tydzień. Dogrywka teraz na Weszło.com. Ale... No jesteśmy z powrotem. Skończyliśmy poprzednią część od tego, że pierwsza liga w przyszłym sezonie będzie bardzo ciekawa, no bo trzy drużyny spadają z Ekstraklasy: Korona, Arka, ŁKS. Do tego dojdzie Widzew Łódź, KS Katowice. Łęczna na pewno. Łęczna wygra tą grupę, bo ma najłatwiejszy kalendarz. Łęczna, bez dwóch zdań. Łęczna, do tego dodajmy, nie wiem, GKS Tychy, Zagłębie Sosnowiec, Miedź Legnica. Nagle się nam robi... No niemalże Ekstraklasa, taki zestaw na par naprawdę, że można co tydzień włączyć mecz i zawiesić na czymś oko. No i świetnie się składa, bo my musimy dbać o to, żeby to zaplecze było mocne. Mam wrażenie, że w ogóle pośpieszyliśmy się z tą reformą 18 zespołów w Ekstraklasie, że jeszcze można było poczekać, jeszcze spróbować wzmocnić to zaplecze i dopiero wtedy powiększać najwyższą klasę rozrywkową, ale to już powiedzmy, że pal licho, bo tutaj zostało już wszystko przyklepane, ale tak dodatkowo ten system, jaki w pierwszej lidze teraz funkcjonuje, jaki dopiero przekonamy się, jak on w praktyce się sprawdza, powoduje, że naprawdę to będzie bardzo ciekawa rywalizacja, bo musimy pamiętać, że ktoś z mocnych, czy ktoś, kto się teraz liczy, nie załapie się do tego, żeby awansować już w tym sezonie, bo pewnie Stal Mielec ma już bardzo duże szanse, choć wcześniej wydawało się, że może tego awansu nie być. Warta Poznań zaliczyła taki dość niespodziewany zjazd, także ja tutaj stawiam bezpośrednio Stal. Sorry, Roki, że ci przerwę. Awans w tym sezonie z pierwszej ligi do Ekstraklasy wcale nie będzie taką fajną sprawą, bo zwłaszcza po tych barażach, bo wychodzi na to, że baraże będą rozgrywane, ostatni finał baraży będzie 31 lipca, czyli dwa tygodnie przed planowanym wznowieniem rozgrywek Ekstraklasy. Nie, to na pewno nie będą dwa tygodnie, z tego co rozmawiałem. Ale macie 13-15 sierpnia są dwie daty. Ale jedna drużyna spadnie. Nie ma lepszego momentu, żeby awansować, bo jedna spada. Bo jedna spada, bo powiększają ligę, nie może więcej spaść. No ale przygotuj zespół po pierwszej lidze, w 2-3 tygodnie do Ekstraklasy. No ale słuchaj, powinieneś mieć ten plus, że na przykład Krakowia powinna dostać minus 15 i startujesz do nowego sezonu z drużyną, która ma minus 15. Ale oczywiście tego minus 15 nie będzie, bo już słyszę, że liga ma być 30 kolejek, czyli Krakowia się burzy, że ona woli zapłacić pieniądze, tak jak zapłaciła wtedy. Mhm. No i nie będzie miała minusowych punktów, tak? No wiesz, no tu jest kwestia, tak? Beniaminkowi... Słuchaj, trzech Beniaminków wchodzi, tylko jeden może spaść. A chcecie mnie wyśmiać za mój pomysł, żeby Koronę i Jarkę utrzymać w tym sezonie, żeby trzy spadały w przyszłym? Żeby te emocje w tej lidze jakieś były? Nie, no to ja bym nie mógł przez pół roku się emocjonować tą ligą, szczerze mówiąc, no jakby to się wydarzyło. To ja ci powiem coś, czego pewnie nie wiesz. O tym rozwiązaniu, o którym ty napisałeś w swoim felietonie we wtorek, ja dostałem informację na przełomie lutego i marca, jeszcze tuż przed przerwą w rozgrywkach. Był pomysł kilku klubów wtedy, to było 6-7 klubów, które spodziewano się wtedy, że będzie liga przerwana.
że może być taka sytuacja i pomysł taki padł. Ja przyszedłem do redakcji, do redakcji przeglądu sportowego tutaj niedaleko. Powiedziałem o tym na forum, że słuchajcie, jest taki i taki pomysł, może byśmy zrobili na ten temat materiał. I tak się składało, że tego dnia Robert Boński rozmawiał ze Zbigniewem Bońkiem przez telefon. I powiedział to do Zbigniewa Bońka, że przyszedł nasz dziennikarz do redakcji, powiedział, że jest taki i taki pomysł kilku klubów. No i wtedy, może nie będę cytował, co powiedział Zbigniew Boniek Robertowi Bońskiemu przez telefon, no ale między innymi, że to jest chory pomysł i że ja jestem chory, że ludzie, którzy mają takie pomysły, są chorzy, więc... Bardzo dobrze. Nie wydaje mi się, żeby to było jego aktualne zdanie. Więc no myślę, że no, jeżeli tak, wtedy, było, tak? Nie, ale jeżeli wtedy ten pomysł odrzucono, to ja nie widzę teraz jakby podstaw ale do tego... Ale wtedy ten pomysł był bez sensu. Nie, ale Krzysiek, ty nie. Ale nie możemy zrobić ale czegoś takiego. Nie, no wtedy ten pomysł był bez sensu, bo wtedy by to oznaczało, że grasz całą tą końcówkę ligi ze świadomością, że spada ŁKS i nie masz żadnych emocji. No jednak zagraliśmy tą ligę normalnie, w ramach normalnych emocji, tak nieudolnie, bo nieudolnie, ale Korona i Jarka walczyły o utrzymanie. I taki zabieg mający podtrzymać emocje w przyszłym sezonie może dokonać tylko post factum. Ale to ja mam bardzo fajne rozwiązanie. Nie, panowie, nie, wyobraźmy sobie, że teraz ktoś podejmuje decyzję, że w tym sezonie utrzymuje Jarkę i Koronę, tak? A już spadł. To teraz bierzmy pod uwagę, tak. Chwileczkę, powiedzcie to wcześniej, to może by się okazało, że ten ŁKS nie musiałby gonić czwartej od końca, tylko przedostatnią. Tak. Ale ŁKS też wygrywa na tym wariancie przecież. No nie, no spada, tak? No spada, ale wygrywa. Bo spada do drugiej ligi, w której nie masz Korony, jak i Gdynia, czyli ma łatwiej. No nie, no ale nie, nie chodzi o to, ale mógłby, no nie, ale mógłby nie spać. Ale mógłby nie spać, ale spadł. Nie, nie, no nie, poczekaj, no ale to i Korona spadła. To tak samo jak w Lidze Narodów Polska miała spaść i Niemcy miały spaść, ale nie spadły. No zdecydowano, że nie spadają. Nie, no ale poczekaj. Mnie się wydaje, że akurat w tym przypadku też wtedy byśmy nie wiedzieli, czy ten ŁKS nie jest w stanie dogonić Korony Kielce. Ale nie musiał go, nie, po sezonie podejmujesz decyzję, jak już nie dogonił. Ale po sezonie, no ale to i Korona nie dogoniła, i Jarka nie dogoni, no, tak? Dobrze, no, ale zostają dwa miejsca, nie trzy. Nie, ŁKS i tak wygrywa na tym wariancie, bo ma mniejszą konkurencję w pierwszej lidze. Z tym, że nie ma terminów, bo nie ma tych terminów w przyszłym roku, żeby zagrać SA 37, no ale ten argument ze sztucznym kreowaniem emocji nie do końca do mnie przemawia, w związku z tym, że teraz spadają trzy i też tych emocji nie ma, prawda? Dokładnie. A możemy sobie wyobrazić, że spadała jedna? Ale możemy sobie wyobrazić, że będzie spadała jedna i do końca na przykład cztery drużyny będą o tym miejsce. Rok temu wiedziałeś wcześniej, że spada Zagłębie, w tym roku wiedziałeś, że spada. Ale jak wiedziałeś, że spada Zagłębie? To jest piłka nożna, nie możemy gdybać i ustawiać Ekstraklasy wcześniej. Może do końca będzie walka o mistrzostwo Polski w przyszłym roku i będziemy mieli się czym emocjonować. Ale raczej będzie, czy raczej nie będzie? Może, no to tak możemy podejść do wszystkiego, jakby na siłę, nie wiem, no to wpuśćmy lwy pomiędzy piłkarzem, żeby było ciekawiej. Roki, powiedz mi jedną rzecz, kto wpadł na taką fajną propozycję, że nie ma terminów? Na SA37. No koronawirus, no ten kto zjadł nie toperza. Dokładnie. No dobrze, to powiedz mi, dlaczego Hiszpanie będą grali 38 kolejek? Może jakoś rozmnożą te terminy. Ale nie, oni też będą mieli problem. Ale ale przecież tam nikt nie zmieni. Ale oni nie mają przerwy zimowej. Czego nie mają? Nie ma przerwy zimowej. U nich można grać niemal cały rok. A u nas tak zima zamroziła, że co w czapkach. No i w związku z tym teraz planowana jest krótsza przerwa. Pamiętaj, my zaczynamy w połowie sierpnia, Hiszpanie zaczynają w połowie września. Chcesz mi powiedzieć, że ten miesiąc oni mają 38 kolejek, a my 37 nie możemy zagrać? Jeszcze oni w środku tygodnia czasami grają w piłkę. W pucharach jeszcze muszą grać, nie? Co ciekawe, nie? I to tak, i tak dziwnie jeszcze do grudnia i do tego. I oni się wyrobią, a my nie mamy szansy. Widzisz co roku jaka jest zima? U nas to zawsze mówią tak, nie da się grać, bo zima. Jaka zima? Ludzie, podżywane murawy mamy. Licencję potrzebujemy, podżywane murawy. Minus 10 stopni w Polsce? Na Kasprowym Wierchu. Tam z tego co wiem, to się nie gra w piłkę i nie ma boiska. Ludzie, gramy normalnie. No dlatego teraz jest przerwa, przerwę robimy taką w Bundeslidze. Świąteczna, noworoczna, dokładnie ma taka być. Grajmy w Boxing Day. No nie, no, nie. I gramy od połowy stycznia, ludzie kochani, no już nie żartujmy. Tak teraz... ma dokładnie być. No ale poleciał to Paweł Mogiernicki, sportowy 90 minut PL, i okazało się, że tych terminów jest właśnie dokładnie tyle, żeby rozegrać Ekstraklasę, Puchar Polski i Super Puchar. Dokładnie tyle co do nie co ma do Joty. Pola manewru. Tak, ale no, jednak musimy brać pod uwagę sytuacje awaryjne, tak? No nie, no dobrze, no to ale przecież nie... Może zrezygnować z Pucharu Polski na rok. Ja bym zrezygnował na przykład, ja bym skończył na przykład... Roki, PZP nie zrezygnuje z Pucharu Polski. Nie zrezygnuje. To może być Brzonka, Ekstraklasa. Z czegoś i tak trzeba będzie zrezygnować. Nie ma tu świetnego rozwiązania. Nie zdarzy się to, że PZP nie zrezygnuje z Pucharu Polski. Jest świetne rozwiązanie. Ja nie potrzebuję i skończmy z takimi rzeczami miesięcznego zgrupowania przed Euro.
skończmy tydzień. Ale to, to jest jakby oblig UEFA, tu musisz się dostosować. Ale tam oblig UEFA. UEFA już tyle obligowała i zakończenie rozgrywek, niezakończenie rozgrywek i tak dalej, i tak dalej. UEFA na dzień dzisiejszy, ona nic nie może już tak naprawdę. Ale jedno, co się zmienia, bo co nas UEFA zdaje się pozwala w tym roku bez, że tak powiem, konsekwencji finansowych, to można rozgrywać mecze w te same dni, kiedy grają europejskie pokary. Ale nie w tych samych godzinach. Można nachodzić godzinami właśnie z powodu pandemii, żeby, żeby nadgonić ten stracony czas. To tak można było na całym świecie, tylko w Polsce tak to przestrzegano dziwnie. Ja pamiętam, bo z tego są finansowe bonusy. No tak, ja wiem, ale, ale grano cały czas, przecież pamiętam zaległe mecze. To jakaś świeża informacja, bo ja miałem informację... Ja wiem, że taka świeża. Sprzed kilku dni, że jeszcze nie było na to zielonego światła. Ileś to już czasu tam krąży. Nie zmieniajmy. Dlaczego my wszystko musimy zmieniać, bo koronawirus? To jesteśmy jedynym krajem sportowym, który koronawirus dosięgnął. Czyli stanął twój pomysł, ten SA34, miałby rację bytu według mnie w jednym przypadku. Gdybyśmy zrezygnowali z barażów o awans z pierwszej ligi do ekstraklasy. Dlaczego? I zrobili baraże tych drużyn, które no, generalnie jakby spadły z ligi, czyli Arka Gdynia, czyli ŁKS i kto jeszcze? Korona. I Korona Kielce, tak? Żeby te trzy drużyny zagrały, nie wiem, z trzema zespołami z pierwszej ligi, które miałyby grać w barażach. Jeżeli one zagrają ze sobą baraż, Nie rozumiem, dlaczego miałbyś akurat zmieniać regulamin dla pierwszoligowców, gdzie to wszystko jest generalnie, ma ręce i nogi. No ale to, to można zmieniać jakby regulamin ekstraklasy i utrzymać zespoły. No musiałbyś ewentualnie dopuścić do takich baraży hybrydowych, kluby z dalszych jeszcze miejsc. No tak. W takim razie. Tak. Dla mnie to można też, nie wiem, no, zrobić tak, żeby w przyszłym sezonie spadały dwie drużyny, awansowały cztery, albo spadały trzy, awansowało pięć. To wszystko jedno, ale moim zdaniem sezon, z którym będzie spadała jedna, będzie nie do przełknięcia. Zobaczycie, że w listopadzie któryś klub się wywróci. Taka Warta Poznań awansuje do ekstraklasy, ona koło listopada będzie miała 6 punktów. Nie możemy też zakładać od razu czarnych scenariuszy. No nie możemy. No, w MLS nikt nie spada, jakoś żyją, powiem tak. Słuchaj, dla wyrównania, że w połowie sezonu Warta będzie miała 6 punktów, to te minus 15 Krakowi się przydadzą. Bo wtedy Krakowia może też mieć koło 6, nie? I będą emocje. Krakowia nie dostanie minus 15. Myślę, że dostanie. Krakowia powinna... Ja w ogóle się zastanawiam, po co to jeszcze drążyć, jak tam żadnej korupcji nie było. To przecież... Krakowia powinna zapłacić taką karę, jakie pieniądze zarobiła za to, że grała w ekstraklasie przez te lata. Ale widzisz, przez te lata. Idziemy zawsze, szukamy takich dobrodziejstw dla klubu. I Janusz Filipek by to zapłacił. Ale ja wiem. Właśnie i trafiamy na klub, którym dla nich milion złotych, bo strzemo takie każe, tak? Ale no przecież nie zarabia się przez lata grając w ekstraklasie miliona złotych. Dobra, to oni spadli pod rozum. Ale poczekaj. Ale można wyliczyć mniej więcej, ile zarobili. Nie, no to poczekaj. No to może taka kara, to nie zabierajmy im pieniędzy. Tylko dajmy im zakaz transferów na 2 lata. No to też. No nie, no chcesz tą Krakowie oglądać taką, jaka jest przez następne 2 lata. To była kara dla nas, a nie dla nich. Może by to bankowie wejdą w trudno, ale nie, no to fajnie. No, dacie milion złotych jednemu z najbogatszych Polaków, którym ten milion to weźmie, wyciągnie. Nie, no ale też nie może być tak, że i gramy dalej. Klub oczywiście rękami pośredników kupuje za pieniądze mecz, a potem kupuje już oficjalnie to, żeby nie zostać za to kary też za pieniądze. To i tu przeliczamy pieniądze na punkty i tak nie powinno być. Mnie w ogóle dziwi to, że to wszystko jest przedstawiane w postaci takich negocjacji, jak gdyby pomiędzy rzecznikiem dyscyplinarnym PZPN-u a Krakowią, że Krakowia na coś się nie zgadza, dlatego muszą spotkać się w połowie drogi. No, była wina, musi być kara jakoś zasądzona z góry, przynajmniej takie mam wrażenie i mam wrażenie, znaczy mam nadzieję, że to nie będzie kara mniejsza niż 10 punktów. Mhm. Łukasz, masz jakieś zdanie na ten temat? Ciężko się odnieść do tej sytuacji, bo wiadomo, stare grzechy, które nie zostały rozliczone, chyba trzeba to rozliczyć, ale w jaki sposób? Ciężko mi się odnieść do tej sytuacji, bo tak jak tutaj siedzimy w 5 osób, każdy ma inne zdanie i nie wiadomo, co będzie dobre, bo tak jak tutaj wspomniałeś, to jest licytacja między rzecznikiem dyscyplinarnym a klubem. No takie rzeczy chyba powinny być z góry ustalane, ale jaką karę, no, ciężko powiedzieć i nie ma naprawdę. Ja dam taki przykład z tym zakazem transferowym na rok, dobrze, na 2, ale na rok. No ale też zdajemy sobie sprawę, że ta Krakowia
może wygrać Puchar Polski. Teraz zrób im zakaz. To nas skompromitują w europejskich pucharach. Wiesz, nawet bez zakazu to mogą skompromitować i pewnie to zrobią. To nie chodzi o to, tylko kwestia jest bardziej z tego, tak, tylko że mówisz, chcesz taką oglądać? A myślisz, że coś lepszego ściągną? Nie, no za granicę to już tak łatwo nie będzie ściągnąć. Znowu Michał Probierz przemebluje skład, 6 nowych ściągnie i niekoniecznie musi to dobrze wyglądać. Ale tak jak ta kara finansowa, to dla mnie to jest naj... No to jak ty wspomniałeś, tak? To niemożliwe. No te minusowe punkty muszą być. Nie wiem, czy te 15, o których się mówiło, czy to się skończy na 6, czy na 10. Ja słyszałem o minus 15. I ci powiem, że to byłaby taka kara, gdzie wszyscy coś, co kiedyś przeskrobali, odpokutowali za korupcję. Myślę, że byłyby te kluby... Michał Probierz już odlawiał minus 10 za Jelonią. Ale tak, tak trzeba było odrobić minus 15, no to będzie... Wyczyn. Dałby radę. Ale, do jednej drużyny, pamiętaj, bo tylko jedna spada. A, bo jedna spada, widzisz, czyli jedną drużynę gonisz. A to już będą emocje staną, no zobacz, będą. No bo ty mówisz, że nie będzie emocji, nie pisałeś. Będzie. Bo tylko jedną drużynę gonisz w przyszłym sezonie, tak? Oni będą sami z sobą walczyć. W przyszłym sezonie będziecie w listopadzie wiedzieli, kto jest mistrzem i kto spada i będziecie... nie można zmienić, bo sami się pchacie w sezon bez emocji. Zobaczcie, w listopadzie będziecie mówić do mnie... Trzeba było tak zrobić, to jeszcze jakieś emocje by była, tak będziemy oglądać przez 7 miesięcy tą ligę, nie wiadomo po co. Krzysiek, pamiętaj, że ta pandemia spowodowała to, że jak w listopadzie, tak jak mówisz, że już jedna spadła, a ktoś będzie mistrzem, no to namówimy Ekstraklasę i PZPN, podzielcie punkty. W trakcie sezonu. Tak się właśnie to podzielą wydarzy. Punkty później, jeszcze raz podzielą punkty i emocje się będą tworzyły. U nas w każdym sezonie, zobacz, ile u nas rekonstrukcji sezonów, znaczy rekonstrukcji tych reform, to już mieliśmy w ostatnich latach tyle, że tak naprawdę ja już sam nie wiem, kiedy, która reforma się zaczęła, a która skończyła. Następna się zaczyna kiedy? No, w przyszłym sezonie powiększamy ligę, tak? 2021-2022. No, ale to już chyba jest taka reforma. Ja uważam, że my jesteśmy tak dużym krajem, że powinniśmy mieć tą większą ekstraklasę i skończyć z tymi podziałami. Bo jest wiele ośrodków, oczywiście, gdzieś tam... Łukasz, odpadł sobie pierwszą ligę, to zobaczysz te drużyny z czołówki, jak... No, oczywiście, że tak, ale wiecie, też mamy naprawdę dużo, tak dużo ośrodków, tak dużo... No mówię, teraz spada taki ŁKS, który będzie w pierwszej lidze, jest Arka, jest Korona, która spadnie, tak? Do tego dojdą, wiemy o jakiś Motor Lublin, że za chwilę będzie silny i będzie chciał podbijać wyższe ligi, tak? Wiecie, jest wiele ośrodków takich, które powinny mieć tą ekstraklasę, jednak ta ekstraklasa gdzieś przyciąga ludzi na stadiony, niech ci ludzie przychodzą. I oczywiście w tym roku ta pierwsza liga nie jest za mocna, umówmy się, nie? Gdzieś tam te drużyny, które miały walczyć, no jeśli taka Warta Poznań, która gdzieś tam była typowana do spadku, walczy o ekstraklasę, no to źle też świadczy o tej pierwszej ligi. Tam walczy każdy, kto poza ostatnimi dwoma drużynami. Tak, tak, no, tak, które tak. Już spadły, no, to można jest trochę absurdalna sytuacja, bo może się okazać, że ktoś, kto przed chwilą był w lidze ktoś będzie szukał emocji w Ekstraklasie i nie będzie znajdował, to będzie mógł oglądać pierwszą ligę, gdzie będzie dużo emocji. Łukasz, wyobraź sobie, że jedna z drużyn, która dalej jest w walce o awans, korzysta z usług zawodnika, który dopiero był jednym z nielicznych lepszych w B-klasie. Nie, no dobrze. No nie. I pomimo tego, że jeszcze ten Fundamu nie strzelił bramki, to kilka akcji tam jak poogrywał tych pierwszoligowców. Mówimy zawodnik, który dopiero co przeszedł za klasy, czy tam, nie no, ludzie kochani. Do pierwszej ligi. I powiedzmy sobie, kompromitować się nie kompromituje. Tak jest, nie kompromituje się. Słuchajcie, co chciałem jeszcze, nic już chyba. Czyli to taki wypisane, poziom troszeczkę, nie? Wypisane tematy. Wisła Płock, coś jeszcze chciałeś powiedzieć na Wiśle Płock, bo dzisiaj doniosłeś, że duże zmiany będą w Wiśle i to będzie taka, powiedziałbym, oldboye Legii będą występować w składzie Wisły. Marek Jóźwiak jest zgłoszony do rozgrywek? Nie jest. A. No mówi się, że w kręgu zainteresowań Wisły jest dwóch byłych zawodników Legii, Michał Kucharczyk i Thibaut Moulin. W tej chwili już w Wiśle Płock jest 5 zawodników, którzy w przeszłości występowali w Legii. Wiadomo, że Dominik Furman raczej odejdzie, więc ta kolonia by była 6-osobowa. Ale na szczycie tej listy życzeń, do której ja na razie dotarłem, jest Peter Forsell z Korony Kielce. I wiele wskazuje na to, że... Ty 70 rzuciłeś, tak?
Kilogramów? No tak, mniej więcej. A on nie mógłbyś jakiś porad mu dać? Słuchajcie, to a propos Petri Forsera, anegdotka pewna. Byłem kiedyś przed meczem Wisły Płoc z Gniedzią Legnica sezon albo dwa sezony temu w gabinecie pana prezesa i był, nie pamiętam kto to był z Miedzi Legnica, jakiś pracownik klubu. No i też trener Andrzej Strejlał był przy tej rozmowie i zaczęliśmy pytać tak o tego Forsera, trener Strejlał, o co chodzi, nie? Że on troszkę no taki większy jest. No i ten człowiek z Legnicy, taki trochę nieśmielony przez trenera Strejlała, mówi: no słuchajcie, no my mamy w Legnicy jednego McDonalda, no tam ludzie przecież go widują, robią mu zdjęcia, przysyłają to do nas i my się go pytamy, no Petri, no przecież możemy ci załatwić catering, ten, no o co chodzi? Ale no, ja się tak prowadzę, no to taki jestem ja. On tak odpowiadał. I mówi, że gdybym ja się inaczej prowadził, nie grałbym w Miedzi Legnica. I to sporo pokazuje, no, że ten chłopak ma świadomość, jest jaki jest, trzeba się z tym pogodzić i tyle. Nie wiem, czy trzeba się z tym pogodzić, mam trochę na ten temat inne zdanie, natomiast coś bardzo źle poszło w tej karierze Thibault Moulin, bo oferty jego menadżer to chyba rozesłał już do wszystkich klubów ekstraklasy. Odchodził jednak jako jedna z gwiazd tej ligi. A też zobaczcie, jak on odkąd odszedł z Legii, nie wypracował żadnego gola, grał w trzech klubach. No to jak gdyby pokazuje, dlaczego on chce teraz wrócić do ekstraklasy i to nie do Legii z powrotem, tylko do dużo słabszych zespołów. Coś na pewno tam poszło nie tak, ale wydaje się, że taka całkiem ciekawa opcja na zastąpienie Dominika. To już 30-letni zawodnik, no ja nie jestem. 30-letni to jeszcze w Barcelonie miałby szansę zagrać. Nie jestem do końca przekonany, czy to będzie zawodnik, który będzie umierał za Wisłę Płock. No właśnie mam wrażenie, że na naszych murawach jest za dużo umierania, a za mało grania w piłkę. On potrafi trochę pograć w piłkę, także może się odnajdzie. No ale to, żeby grać w piłkę, to musiałby się starać, a wątpię, czy to jest taki zawodnik, który akurat w Płocku będzie taką motywacją. Ja też nie jestem przekonany, generalnie do tych ruchów, które ostatnio się przydarzały w Wiśle Płock, ale no tak. Ale trzeba powiedzieć, że jak na możliwości tego klubu, no to można by wyobrazić sobie gorsze. Macie, Forsel, fajny to, wybór na ten fragment. To już wiem, kto spadnie w przyszłym sezonie. Drużyna Forsela. Drużyna Forsela. Spadek z Miedzią Legnica. Do trzech razy sztuka. Hat-trick będzie być może z Płockiem. W Płocku jest McDonald's. Zobaczymy. Łukasz, spadłeś się ile razy? Dwa razy. No też nieźle. Też nieźle. Tak patrzę na twoje byłe kluby, to niektórych to musisz szukać dzisiaj po niższych ligach, co? Bo Łęczna druga liga, Bełchatów pierwsza, ale też w rozsypce. ŁKS spadł. Co my tu jeszcze mamy? Na Ruch Chorzów. Śląsk Wrocław jedynie w tym roku. Śląski Lech się trzymają. Śląski i Górnik. I Górnik, tak. Ale Śląsk, trzeba podkreślić, że w Śląsku gdzieś tam po tych zawirowaniach iluś tam letnich, to ten Śląsk gdzieś tam gdzieś tam poukładali sobie to w miarę, tak? Zatrudnili jakąś, mieli fajną wizję. No Darek Sztylka, widać, że coś tam układa, jakaś wizja poukładania tego klubu jest i ten Śląsk od razu widać, że gdzieś ma szansę na puchary, tak? Bo to jest jeden punkt chyba straty, żeby zagrać w pucharach, tak? Także kluczowy według mnie wybór trenera Lawiczki. Tak. To gdzieś tam z kim się rozmawia, to że to ciekawy, ciekawy warsztat trenera, prawda? Nie jakiś tam krzykacz, który wchodzi z pałą do szatni, ale gdzieś tam potrafi metorycznie i też jakieś doświadczenie, jego przeszłość też powoduje, że też wie, co to szatnia piłkarska i gdzieś tam to widać, zdaje egzamin. No dobrze, to chyba wystarczy na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli Łukasz Madej, legenda polskiej ekstraklasy. 400 ile meczów? 21. 421 meczów. Maciej Wąsowski, legenda przeglądu sportowego. No, jeszcze nie. Mateusz Lokuszewski. Dziękuję. Oraz Wojciech Kowalczyk. Ile meczów masz w polskiej ekstraklasie? Nie pamiętam. Tu się powinieneś spytać, ile w lidze hiszpańskiej? W lidze hiszpańskiej 64. A w lidze polskiej to mało, 100 parę. Ale dużo udanych. To powinniśmy mówić, ile udanych, żadnego, ile meczów. Żadnego słabego. Okej. Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień.